15 października w parafii Bożego Miłosierdzia we Lwowie Rzęsnej proboszcz ksiądz Rafał Zborowski gościł księży dekanatu lwowskiego, którzy zgromadzili się w Dniu Wspólnoty i Odnowy Duchowej. Dzień skupienia rozpoczął się wspólną Eucharystią, podczas której kazaniem głosił ksiądz Krzysztof Szebla. Potem podczas konferencji nowo wybrany ojciec duchowny dekanatu lwowskiego, ojciec Kazimierz Guzik, analizując tekst proroka Ageusza, zaznaczył, że sam Pan odbudowuje swoją świątynię i również zaprasza różnych ludzi, aby weszli do jego świątyni. Ojciec duchowny przypomniał historię świętego Franciszka, który przez swoją postawę i służenie odbudowywał Kościół, dał się prowadzić opatrzności Bożej, potrafił słuchać, spotykać się i rozpoznawać działanie Ducha Świętego w Kościele. Również księża wspólnie modlili się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, wypraszając pokój i zwycięstwo dla Ukrainy. Po tej modlitwie odbyło się braterskie spotkanie, na którym podczas wspólnych dyskusji podniesiono główne wydarzenia dekanatu w ostatnich miesiącach, a także zaplanowano wspólne inicjatywy duszpasterskie.